Problem zanieczyszczeń wprowadzanych przelewami burzowymi z kanalizacji deszczowej ciągle narasta. O ile mamy, tak jak w Trójmieście, kanalizację rozdzielczą, potrafimy nad tym zapanować. Istnieją zbiorniki retencyjne, osadniki, separatory i firmy technologiczne potrafią tym problemem zarządzić. O tyle w przypadku kanalizacji ogólnospławnej problem jest dużo większy. Na szczęście są już rozwiązania, które możemy wykorzystać do podczyszczania tych ścieków. Między innymi nasz partner, firma niemiecka HST, dysponuje samooczyszczającą się kratą typu HSR. Dzięki tym rozwiązaniom potrafimy usunąć większość zanieczyszczeń z mieszaniny ścieków i wód opadowych. Jesteśmy na budowie przelewu burzowego zlokalizowanego na kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie. Celem tego projektu był montaż urządzeń technologicznych, głównie kraty oczyszczającej, montaż instalacji elektrycznych, sterowania, AKP i OA oraz wyłożenie komory powłoką bazaltową. Zamontowaliśmy kratę HSR produkcji HST, układ sygnalizacji alarmów, układ monitoringu i wizualizacji. Dzięki światłowodowej komunikacji z dyspozytornią wodociągów krakowskich obiekt jest w zasadzie całkowicie bezobsługowy i monitorowany przez 24 godziny na dobę. Wir haben hier unser erstes Projekt mit der Firma Ecroil Unicon in Krakau und wir möchten gemeinsam installieren Reinigungstechnik, um Abwasser, um Regenwasser sauber in die Flüsse, in die Gewässer zu leiten. Wir machen solche Anlagen in China, in Luxemburg, in Frankreich, in Deutschland, also in vielen, vielen Ländern dieser Welt. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch mehrere hier in Krakau installieren. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z wodociągami miasta Krakowa zrobiliśmy bezprecedensowy krok na drodze czystej rzeki z Krakowa aż do Gdańska. Zapraszam do współpracy. Jestem przekonany, że te rozwiązania znajdą zastosowanie w wielu polskich miastach.